Jedziemy na Niedźbusz. Wir w baku się robi. Przesiadka? Dojeżdżamy do Niedźbusza. Czupur, nie wiem, czy ty jesteś w domu, czy nie. Wszystko się okaże. Wiem tylko jedno, że jest fajnie. Spokojnie sobie jedziemy. Ja już mam 170 km nakręcone. W tym sezonie tyle nakręcę tysięcy, że hej, o, tak Kuba by powiedział. No i co, no czekamy, aż Tomek zrobi prawo jazdy, a i też kupi motocykl. 600 kupi, to już wiem na pewno. Czyli jesteśmy mazowieckie. Pozdrawiam całe Mazowieckie, siema. Nie mamy sparowanych tych interkomów. Coś nie możemy już połączyć się znowu. Muszę wam powiedzieć, że na stacjach Orlenu czuć wyraźnie sytuację przedwyborczą, że zbliżają się wybory. Gęste mleko mają do kawy. Naprawdę. Kawa też się jakaś taka polepszyła. Nie jest taka budnista. Czyli już niedługo do wyborów. Biją do nas do Torunia. Razem po Toruniu poupalamy i może do mnie na miejscówkę tam wlecą. Czyli na Willy Boysu. Ale raczej nie, raczej po Toruniu będziemy śmigać. W Niedźbuszu teraz szukamy Czupura. Gdzie ty jesteś, Piotr? Po numerze może znajdziemy. O, jaki fajny stawek. Tu pewno Czupur przychodzi. O, tu siłownia, on mi opowiadał. Taka siłownia na dworzu, o tym stawie mi opowiadał, o remizie tutaj, o sklepie spożywczaku, wszystko tu znam, z opowiadań Czupura właśnie. Jakbym był u siebie, ale nie wiemy gdzie jeszcze. Ani dzwonka. Ale tu chyba po tej trawie to nikt nie chodzi. No to jedziemy dalej szukać. Lecimy, znalazła. 600 metrów mamy. Siema. Wlepa, widzę, ojen, ale to ci wygina. Siema, jesteśmy u Czupura. Ha. Piotr, twój elektryk. Tak.
Powiem ci, na żywo ładnie wygląda. Na żywca. Wlepa siedzi, widzę. Masz jeszcze wlepy? Bo przywiozłem. Jeszcze jedna jest. Jedna? No to ci chyba muszę dać. Jak pojedziesz gdzieś na zlot? I co, nie udał się w Ciechanowie zlot? Awaria. Skutera. Wiesz co, mam dla ciebie coś jeszcze. Żebyś miał pamiątkę po bleku. Wiesz? Zobacz, ja mam tutaj takie moje stare, fajne gogle z Husqvarny i mówię sobie, one muszą trafić do czupura. Dziękuję. Jak będziesz kask zmieniał, to na endurowy. A zresztą możesz szybko podnieść i spróbować założyć. Chodź, zobaczymy. Nawet pod kolor kasku. No patrz, pod kolor kasku. Powiem ci tak na żywo, Majki coraz grzeczniejszy jest, wiesz, wczoraj mnie nie było cały dzień, czekaj, zaraz ci tu pomogę, coś takiego, zobacz, teraz to jesteś bandyta tutaj, teraz to wszyscy będą tutaj, wiesz, w szoku, tak. Możesz przymierz, zobaczysz, że jest dobrze. Przyciemniana szyba, lustrzanka, trochę tutaj, wiesz, od wypalona od... No zobacz ty! No jak od tego? Jak od tego? A czekaj, jeszcze wlepy ci dam. Zwinięta. Dziękuję. Dobry. Dobry. No to lecimy, bo my specjalnie do ciebie przyjechaliśmy. No. To dziękuję. No. A skąd, dlaczego? Specjalnie do niego? Do widza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarek Jagodziński. To do, słuchaj, do filmu to się pożegnamy i tak to sobie pogadamy jeszcze poza kamerą. Nara czupur, trzymaj się. My już wracamy, mamy 200 km do domu. Tu, o, stop mamy. Ja już 200 czasnąłem dzisiaj. O, nie wiem właśnie. No chyba tak, no. A tam na Gdańsk to nie. Nie. Gdzieś pojedziemy, ale gdzie to ja nie wiem. Do domu kiedyś dojedziemy. No i co, wracamy przez Sierp. Teraz jedziemy na Toruń. Z Torunia ja już jadę do domu. To co, to nara. Nara. Dzięki. Dzięki było za wspólne latanko. Super było. Super. Po malutku, bez strachu, nie, bez tego, nie, bez stresu. Elegancko. To się ja wyłączę, bo się już nie zesparujemy. Cali zdrowi. Power off. Bez przygód. No szkoda, że u Obajtka tyle pieniędzy zostawiliśmy. Na drugi raz trzeba szukać innych stacji. To jest psota. No. Coraz lepiej chodzi ten akrab, wiesz? Coraz lepiej chodzi, no. Musisz patrzeć, tak. Tak. No. To wieczorem, po kolacji. To nara, dzięki. Hej. Hej.